Zastanawialiście się kiedyś, jak powstaje nowe zgromadzenie zakonne? Co jest wyznacznikiem daty? Jakie miejsca, osoby mają wpływ na to wydarzenie? Otóż w przypadku zgromadzenia sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu sprawa jest dość zawiła. Siostry jako datę powstania zgromadzenia podają pierwszą niedzielę Adwentu i co roku wraz z rozpoczęciem roku liturgicznego hucznie świętują tą rocznicę. Ale co w tym nadzwyczajnego? Otóż data ta łączy w sobie dwa wydarzenia, które miały miejsce na przestrzeni 10 lat. No dobra, a jakieś szczegóły, siostro? To posłuchajcie tej historii. 1 października 1873 roku papież Pius IX dał nowemu zgromadzeniu błogosławieństwo. Matka bardzo sobie ceniła to błogosławieństwo, ponieważ było ono dane w Wigilię Święta Aniołów Stróżów. Uznała to za znak od Boga, że zgromadzenie powinno powstać. Tak bardzo kochała Kościół, że gdyby nie dostała tego błogosławieństwa, zaprzestałaby ze wszystkimi pragnieniami o zakonie i zrezygnowałaby z pragnienia, które paliło jej serce. Przenosimy się do roku 1883. To bardzo trudny rok dla matki Franciszki. Przeżyła właśnie walki i cierpienia duchowe. Siostry takiego czasu mieszkają przy Via Machiavelli 18. To jest nowy dom. I matka ma przekonanie, że jeśli nowy dom, to musi się zacząć nowe życie. Szuka spowiednika, kierownika duchowego, ojca, ale bezskutecznie. I w tym momencie wydarzyło się coś bardzo, bardzo prostego, bardzo zwyczajnego, jak to w Nazarecie. Siostry kupiły nowy ołtarz do kaplicy, a stary, rozebrany już, był już niepotrzebny. I matka dostała taką myśl, że może by go podarować ojcom zmartwychwstańcom. W związku z tym skontaktowała się z prokuratorem zakonnym, czyli takim naszym ekonomem, ojcem Lehertem. Kiedy przyszedł do domu sióstr, matka po spotkaniu powiedziała, że jest taki wewnętrzny i głęboki i spokojny. Była pod wielkim wrażeniem tego człowieka. Kilka dni później matka źle się poczuła, zachorowała, a zbliżał się Adwent i bardzo pragnęła się wyspowiadać. Więc posłała list do ojca Leherta, czy mógłby ją wyspowiadać. Ojciec Lehert przyszedł w niedzielę rano, w pierwszą niedzielę Adwentu. I to była spowiedź przełomowa. Matka napisze później, że dusza zaczyna wychodzić z ciemności. Siostry też widziały, że to był wyjątkowy moment, nowy moment, zaczynający nowe życie dla niej i dla zgromadzenia. Odtąd rocznicę powstania zgromadzenia obchodzimy w pierwszą niedzielę Adwentu, a matka Siedliska była przekonana do końca swojego życia, że spotkanie z ojcem Lehertem przesądziło o istnieniu zakonu. Zgromadzenie sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu powstało, by szerzyć Królestwo Bożej Miłości, najpierw we własnym sercu, a potem między ludźmi, zwłaszcza wśród rodzin. Dlatego dziś módlmy się o pokój i jedność we wszystkich rodzinach na całym świecie, włączając się w ten sposób w codzienne wołanie sióstr nazaretanek za rodzinami. Najświętsza Trójco, uwielbiamy Ciebie i dziękujemy za przykład, jaki nam dała Twoja służebnica, błogosławiona Maria, Pana Jezusa, dobrego pasterza. Naśladując życie i cnoty Najświętszej Rodziny z Nazaretu, udziel nam tej łaski, o którą prosimy za jej wstawiennictwem, dla większej chwały Twojej, uświęcenia dusz i rozszerzenia Królestwa Twego na ziemi. Amen.